strike zone. Hello people, hello, hello, z tej strony Venom Lazarus i świat Venoma na modach, kochani. Tak jest, to jest to. Dawno, dawno znowu nie nagrywałem, kurczę, i tak, zombiak. I powiem wam tak, stęskniłem się za tym światem. Naprawdę, naprawdę to jest piękne, chyba to najbardziej ciekawa... Był zombiak i zniknął. Najbardziej ciekawa seria pod tytułem z modami, świat Venoma i tak dalej. Dlaczego ten tam patrzy tam na mnie? Kochani, co dzisiaj robimy? Pierwsza rzecz, troszeczkę o świętach pogadamy, bo święta są, kurczę, bo nawet tekstur pak się zmienił. Nie, ja zmieniłem, zobaczcie, skrzynki mi na prezenty zamienili. No proszę cię, no zobaczcie, oczywiście wszystko jest... O, właśnie, może prezenty, te epic poglądamy, czekajcie. O, właśnie, miałem otworzyć, więc... Kochani, święta, dziadostwo. O, no nie koń... Damage Resistance, Night Vision, no nie, no co oni z tym Night Vision? Przyda się obsydian, węgiel, melon, no nie jest źle. No i znowu buciki, te sprawy, no nie jest źle, nie jest źle. Może jeszcze żółte weźmiemy, bo żółte też mogą być fajne i niebieskie, bo reszta to są tak zwane common, czy pospolite niby. Buciki i tory, znaczy hełm, ale sneaking, O nie, te buty to też. Czekajcie, mam. O, to też. Dobra, czekajcie, gdzieś tu śmietnik był. O, oczywiście creeper tradycyjnie. Bum. Czy ja robiłem śmietnik? To jest takie... No, idę moment. Nie mam śmietnika? Dlaczego ja nie mam śmietnika? No to może trash can zobaczymy. Trash... To można wywalić, no. Jak się robi śmietnik? Skrzynka... skrzynka... Tutaj drewno przerzuciłem, kochani. Znaczy, 6... ile idzie na skrzynkę? 6, 7, 8... 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8... Dobra, czekajcie. Trochę mi się ręka trzęsie dzisiaj. Jakoś nie wiem czemu. O, prezent! Prezent to... Kuźwa, prezent. Kobel i kamień. Dobrze, że kamień zrobiłem. Zrobimy sobie trash can. O, to jest extra utilities, bardzo fajne, przydatne. Jeżeli chcemy się pozbyć jakiegoś itemku, postawimy go na razie tutaj, klikamy i możemy przeciągnąć albo z shiftem. O, bardzo fajna, przydatna rzecz. Dobrze, dzisiaj musimy parę fajnych rzeczy zrobić. Ja tak patrzę, co ja tu jeszcze muszę... Co ja mam w ogóle ze zbroi? No nie wiem, no fajnie to na stojaku będzie wyglądało, to na pewno. Tyk, tyk, cyk. A, czekajcie, jeszcze tu budki. Tu jakieś śmietki. Tutaj gunpowder. Do roślinnych wrzucimy. Zobaczcie, ile tych gumowych butów. To wywalimy. A tutaj wrzucimy. Czekajcie, gdzie są roślinne? Tu. Dobra. Mamy dużo rzeczy do zrobienia, ale jeszcze więcej chciałbym wam pokazać, co zrobiłem, bo troszeczkę się namęczyłem. Czekajcie, jeszcze wrzucimy... O, dobra, to wyrzućmy i to do tej skrzynki. Troszeczkę surowców przepaliłem, wiecie, tak to tyci, nie, na spokojnie, bez rewelacji. O, dobra, w domku jak nic się nie zmieniło, ale mam już sposób, znaczy... Sposób do przemieszczania się na naszą farmę, no jest, wymyśliłem, tylko nie, jeszcze go nie zrobię, nie ujawnię tego, jaki to będzie, bo będzie zarąbisty. Dobra, tutaj sobie, że tak powiem, wiatraki chodzą, właściwie weźmy miecz, dziwny ten miecz się zrobił, jakiś taki, okej. Ta moja wyspa, kuźwa, creeper, idź stąd. Chociaż święta są, ale... Au! O, idzie dzień. Idzie dzień. No jest ładnie tutaj, ładnie. Bardzo mi się to podoba. Więc tak. Niestety, ała, znowu się zatrułem. Zrobiłem jeszcze drugi młyn wodny. Czekajcie, jak tutaj jakoś tak sensownie przejść. Powiedziałem sensownie, czyli może tak. Zjedzmy... Sucharka. Świąteczny sucharek.
Dobra, a są dwa. Kable puściłem tak pod ziemią, tutaj i tutaj w dół, więc żeby nie przeszkadzało. Jeszcze oczywiście no nie zrobiłem dużo jeszcze wejścia, jakieś tam dupereli, bo wiecie, nie miałem cierpliwości. Ale widzicie to? Widzicie to? Maszynki jeszcze dorobiłem, tylko jest mały problem z energią. No dobra, duży problem z energią, dlatego że jak włączymy, musicie wsadzić motykę. Tak? Ja tu zrobiłem zwykłą z obsydianową z Tinkersa. Do każdego wsadziłem. Dlatego, że on nie potrzebuje. Nie potrzebuje. Czemu on tego nie zbiera? On nie potrzebuje wody. On sam ora i od razu wrzuca. Jak włączymy, zbierze. I problem jest taki, że pomyliłem się, że Farming Station, jak chodzi. Od spodu jest kabelek z prądem włączony. Tutaj sobie ładnie wrzuca do skrzynki. Jakieś, nie wiem po co, skąd te nasiona wyciągnął. Dorobiłem, to jest węgiel akurat. A, już jest full. Weźmiemy sobie esencję węgla. I niestety cały czas zżera prąd jak chodzi. I tu jest problem, bo muszę wyłączać to. To jeszcze nie wszystko. O, tutaj możemy zebrać. No właśnie to jest problem, że on zżera prąd, no. Cholera. Miałem nadzieję, że może będzie, wiecie, jeżeli nic nie robi, no co by było logiczne, no jak zbierze i tak dalej, to myślałem, że może, wiecie, nie będzie zżerał prądu. Niestety, błąd. Czyli to jest za mało. Dwa młyny są za mało. Wiecie co, sobie zbierzemy. Nie, czekajcie. O. Niech on to pozbiera. Na szczęście on tylko zbiera. On nie musi sadzić, więc nie zużywa motyki, tak? No chyba, że ktoś zadepcze. Okej, tu mamy jeszcze minicjo. Tutaj już zebrałem. I zrobiłem... Au, dobra. Tutaj postawiłem już skrzynki jakby coś. Jest chaklo ader, żeby jak mnie nie ma na serwie, to żeby on tutaj zasuwał. Trzeba uważać, bo biją, cholera. O, właśnie tak. Biją te... To jest. O, widzicie? Zadeptałem, nie? To teoretycznie jakbym to rozwalił, to on zaora. No, zobaczcie. O, widzicie? Sam sobie zaorał. O, w ten sposób. Więc jest to przydatne. No, niestety na razie muszę podłączone trzy bateryjki kabelkami i od tego idą do tych zarzutów i to jest ciągle za mało. Ale daje radę. Ale po co to wszystko jest? Na razie taka, i taka farma mi maksymalnie wystarczy jak na razie, bo naszym celem... Siema. Tak tu ładnie. Naszym celem głównym było to, żebyśmy zrobili lepsze... musimy zrobić redstone'owe te esencje, bo żebyśmy mogli zrobić kryształy naładowane. Do applied, tak? Czyli do moda... Gdzie ja idę? Gdzie jest dom? Tu. Żeby zrobić system applied. Applied to jest, jak nie byłoby, system najlepszy do przechowywania itemków, ponieważ to jest taki komputerek, w którym wszystko się przechowuje. O, i można craftować i tak dalej. Ale pamiętamy, że żeby zrobić redstone'owy, essence, o, żeby tą zrobić, potrzebujemy redstone'owe nasionko. Redstone'owe nasionko robi się tak, tylko że potrzebujemy crucio. A my mamy tylko acacio. Boże. Czyli potrzebujemy lepszego kamyczka. Lepszy kamyczek, możemy ten i musimy go obtoczyć esencją. Na szczęście może być jakakolwiek esencja. O, i mamy, widzicie? O, nie zużył mi tego, jak miło. Czyli teraz możemy zrobić tak. Oho. A czekajcie, a czy tak da radę? A, nie da rady, czyli nie jest to uniwersalne. Czyli pierw tak trzeba. Nie to. To. Okej. A, jeszcze tu mam stack, kurde, nie zauważyłem. O. Raz,
Dobra. Zrobimy ile wlezie tego. No tak naprawdę to nie jest dużo. O. Jeszcze 4. Dobra. Mamy tak. I teraz, żeby nasionko redstone'owe, czyli minicio seedy potrzebuje i redstone'a. Weźmiemy sobie stack redstone'a. Wrócimy na poletko i zrobimy sobie redstone'ową farmę. Bo tego sporo będziemy potrzebowali. Niestety na te magical cropsy, czyli właśnie na te roślinki, które produkują te różne surowce, niestety nie działa bone meal, czyli mączka kostna z kosteczek. No i to jest dupa trochę. Przed chwilą coś tu widziałem było. Nie wiem, gdzie oni wszyscy znikają. No i świetny transport wymyśliłem, taki nowoczesny, technologiczny. Podpowiedź tylko dla... Oła. Podpowiem tylko... O, co to? Kurde, na pewno będę musiał sobie zrobić... O, wiecie co? Wiecie co ja wymyśliłem? Żeby tutaj tą wyspę, fajniusią, wyrąbać drzewa i wsadzić drzewa owocowe. Będziemy mieli drzewa owocowe sobie będą tu rosły. Co wy na to? Napiszcie mi w komentarzach, czy to jest dobry pomysł, czy gdzieś indziej. Tu zjedzmy owocki, świeże owocki, bardzo dobre. Okej. I teraz tak, potrzebuję, czy ja mam tu jakieś, mam powiedzmy tutaj trochę nasionek. Czyli... Mogę 5 całe. No dobra, dobre, lepsze to 5. Okej, czyli na razie węgiel mi nie jest potrzebny. Chyba. Właśnie się zastanawiam, czy... Dobra, wywalmy węgiel. Na szczęście jak rozwalamy, to nie tracimy nasion. A, i niestety, jeżeli używamy Ender Eye'o farmy, nie będzie działała ta... Odbierzmy nasiona, weźmy te. Nasadził. Okej. Okay. No seed to jest napisane. Nie będzie działała AgriCraft, tak? Czyli, że lepsze nasionka i tak dalej. Ale, czekajcie, tutaj sobie zostawmy to. Dobra. Wiecie, co jest ciekawe? Z Magical Crops jest taki blok. Gdzie? Czy ja mogę go zrobić? Magical... O! Tego nie mogę. Coś takiego. Magical Crops, Magical Cropsa i to jest Grow Pulser. I to, jeżeli weźmiemy pod danymi roślinkami, będą o wiele szybciej rosły. Z czego to się robi? To się robi z esencji minicio. Ojoj! To dobrze zrobiłem, że węgiel usuniłem, bo ja tego minicio, to ja będę potrzebował, a będę potrzebował. No dobra, po troszeczku będziemy robili. Bo na razie, no co, mam tylko tyle, co, może tutaj to zostawmy wszystko, nie? No i będzie luzik, to będzie luzik, luzik arbuzik. No widzicie, fajne jest jak najadę, to widzę co to jest, nie? Redstone nowe. Tylko jak to przyspieszyć? Teoretycznie możemy zrobić jeszcze taki numer. Tak. I tak. Aha, to... A jak się robi te bloki? Ojoj, 6. Dobra, to jeden taki mogę już zrobić teoretycznie. Jeden diament. Cholera, z diamentami jak zwykle problem. Później możemy sobie zrobić roślinkę, która będzie produkowała diamenty, nie? Wiecie co? Szybciej będzie, tak? Wybaczcie, miałem tego nie robić, ale... Zjedzmy coś. Dobra. Jeden diament. I 4 kamienia. Ale takiego przepalonego... Tu, 1, 2, 3, 4. Dobra. O! Hehe! O Jezu, to że tak powiem,
Okej. Szybko do farmy. I wiecie co? Zróbmy to w... Ała, ała, ała. Czekajcie. To zabierzmy. Cholera, tu jest kabel. No dobra, pod tamtym. O, i to musi być pod blokiem, który widzicie? Tak, i tak w pionie. Jeżeli w pionie damy taką piramidkę i tam będzie na przykład 6, to będzie 6 razy szybciej rosło. Jest to sens. O, mogę to ewentualnie rozebrać z powrotem. Ha, ha, ha. Dobre, dobre. Dobra, włączmy. Okej, okay. No dobra, no to już wiecie o co chodzi, tak? Trzeba będzie z biegiem czasu, jak będziemy bogatsi, troszeczkę tego narobić. Następną rzecz, no będziemy musieli pomyśleć, tak czy siak. No dobra, ja wam powiem, no święta idą, to żebyśmy już, tak wiecie, tak nie ściemniali. Świetnym sposobem transportu będzie z Termala. Coś takiego, zobaczcie, to jest nowość, tego nigdy się nie bawiłem tym. Termal, i to są takie rury. Wiadukty. Będzie potrzebne elektrum. Jak się robi elektrum? Aha, srebro i złoto. No właśnie, srebro i złoto. Czyli musimy przejść całą maszynerię, zrobić sobie. Poczekajcie. Całą maszynerię zrobić, która będzie nam surowce obrabiała, bo jednak to jest kurde potrzebne. Czekajcie, co ja chciałem zrobić? Wiecie co, z immersiva może? Immersive. Właściwie, czy pytanie za milion punktów, czy ja mam książkę z immersiva? Nie, to jest tylko Tinkers. A jak zrobić książkę z immersiva? Jest. Engineering manual. Aha! Książka i wajcha. No dobra, no to ma jakiś sens, tak? Bierzemy książkę. Wajchy jako takiej nie mamy. I teraz największy fail Venoma, a mianowicie nie pamiętam jaki kamień. Czy może być kobel? Może być, dobra. Okej, pyk. No dobra, co nam. Updates news. Bla, bla, bla. Ory. No to wiemy, to. Obróbka. O, można młotkiem, żeby zrobić. Zaraz. Mixing does create this alloy. Dobra, czyli łączenie w dwóch surowców w jeden tak zwany stop. Alloy ingots. Constant thermoelectric properties is creating the thermoelectric generator. Electric controller use it. Okej, dobra. Piszą tylko po prostu, co jest. Co jest, jak obrabiać i tak dalej. Alloy. No dobra, a Cook Owen mamy. Construction. Wooden storage. Concentrate. Dobra. Coś wiem, heavy engineering block, to są bloki. Okej, to są składowe. Blueprints? Dobra. Okej. Różne ciekawe konstrukcje. O, mamy te maszynki. Czekajcie, czekajcie. Item router charging station.
Rewolwer? Crusher. Okej. Okay. Ja chcę... O kuźwa. Czekajcie. Raz, dwa. O. Żółtych potrzebujemy 5, już widzę. 6, 7, 8. 9. 10. 11. 11. Dobra, 11. Czy to oni to piszą w ogóle, ile czego potrzebuje? Nie, no mogliby chociaż napisać. Okej, okay, 11. Co to jest? A, macie! Requirement. 11 Light Engineering Block. Poczekajcie, poczekajcie. Czy możemy to zrobić? Light League. Light Engineering Block. O! 11. To 12, czyli 6 potrzebujemy. 6, 12 takich potrzebujemy. Dobra. Zrobimy sobie. Potrzebujemy koper. Koper. Potrzebujemy dużą ilość ironu, którego mamy sporo. Okej. Okay. I potrzebujemy tego badziewia 12. Idealnie 12. Dobra. Teraz copper, iron, znowu iron. No to będzie proste. To nie jest jakieś drogie. Ja myślałem, wiecie, że to będzie jakaś mega drożyzna, a tu... 12. Dobra. Zgodnie z książką, następnie będziemy potrzebowali... steel fence. Czyli potrzebujemy stal. Steel... fence? Okej. Okay. Steel rod. Skąd ja... no dobra. Musimy blast furnace zrobić. No. 1200 tików. A jak się robi blast furnace? Czekajcie. A czy w ogóle tu jest wyszukiwarka jakaś? Potrzebujemy blast furnace. Gdzie tu jest blast? Kukołen jest tu. Cruddle Blast Furnace. Okej. Okay. Oj, Blaze Powder. O nie. Blaze Powder? Really? Oh, shit. No to dupo Jasiu, pierdzi Stasiu. Ja muszę iść kuźwa do... Nie mam Blaze Powder. Słuchajcie, czy ja... No nie mam pałeczek blazowych, nie? Czyli mamy wyprawę, kochani. Tego, co lubicie najbardziej. Czekajcie, to sobie zostawię tu. Sobie gdzieś wrzucimy tu. Klucz też, jakbym zginął, to... Tak. Idziemy do Netheru. Cholera jasna. Czekajcie, czy ja mam jakieś... Może coś na głowę? Spodnie nie mam. Czekajcie, jakieś spodnie ironowe chociaż zróbmy. Czy z obsydianu można zrobić spodnie? Wait a moment. Jak możemy pants zrobić? No, nie mamy za dużo panciów. Panciów. Nie no. Dobra. Robimy ironowe. Później, jak będziemy mieli troszeczkę już applied, to powiem wam, że jest pewien patent taki, że zrobimy sobie coś mocniejszego, ale na razie to, o, musi wystarczyć. Dobra. Wiaderko wody do Netheru, to jest dobry pomysł? Nie wiem, weźmiemy. Weźmiemy lawę, przeniesiemy, bo chyba w piecu mi się będzie kończyło. Dobra. W międzyczasie, kochani, to jest do Mardarta wejście.
międzyczasie, kochani, jak mówiłem, idą święta. Nie będę żadnych filmików w tym roku wrzucał świątecznych, bo nie mam za bardzo czasu na to. Ale wierzcie mi, że... Marder się pobudował. Wierzcie mi, że chciałbym podziękować was przede wszystkim za to, że tyle jesteście ze mną. Że się dobrze... Kuźba, bawicie ze mną. O, w mordę jeża, a nie toperza. Kuszę trzeba by było zrobić. Oj. Odejdź. Kobla nie wziąłem, no dobra. Halo? Au! No dobra, gdzie tu jest jakaś twierdza? Znajdźmy jakąś twierdzę. O cholera, nie tędy. Jezus Maria, co tu się dzieje? Nie za dużo żarcia wziąłem, cholera jasna. Twierdzę, potrzebujemy blazów. Nie, to tędy. To za dupowate miejsce, nie, wiecie co? Mam to w dupie. Robimy własny portal. Zginę. Nie zginąłem. Ciekawe czy... nie da się. Nie ma mnie! Nie no, u siebie portal walniemy, może gdzieś... A, tu dupek przeszedł. Weźmiemy się do domu. Au. Tutaj jakieś stringi, tu jakieś do relikwary coś. Co tu dostaliśmy? O, nie głupie. Będziemy mogli sobie... Właśnie to już powinienem posadzić gdzieś. Ciągle o tym zapominam. No, w każdym razie, kochani, ja na pewno w pierwszej kolejności to chciałbym wam życzyć spokojnych, przede wszystkim rodzinnych świąt. Wiecie, tam nie kłóćcie się z rodzicami, chociaż raz. nie przejmujcie się, też mam ten problemy. Czekajcie, co ja miałem zrobić? Obsydian. Gdzie tu zrobimy portal? Nie chcę tu, kuźwa, pod domem. Nie lubię tego odgłosu portalu, więc zrobimy go może... Gdzieś tu? Czyli zawsze można go zniszczyć. O! Tu! Hop! Ładne miejsce. No, nie kłóćcie się, wiecie, tak żeby to tym razem chociaż jakiś tak spokojnie wszystko było. No i oczywiście życzę wam, kochani, nie tam jakichś prezentów, nie życzę wam tego, tylko żeby był, że tak powiem, zdróweczko przede wszystkim. Żeby wam się powodziło, czy to w szkołach, w pracy, czy wiecie, w innych sytuacjach. Wiadomo, no na co dzień ludzie się przejmują tyloma rzeczami, że tak naprawdę to nie ma sensu. O kuźwa, czy ja mam flint? A flint się chyba robiło jakoś. Z gravelu? Flint, jest flint. No, żebyście wiecie, żeby wszystko się układało, bo to tak najlepiej jest. Jak się układa, to jest luz. Gdzie jest iron? Tu jest iron. No i co tu więcej dodać? No i jeszcze raz dzięki, że jesteście ze mną, że bawicie się dobrze, bo powiem szczerze, jest to fajna zabawa, ja to lubię, ja to po prostu uwielbiam. Natomiast, że wy się cieszycie z tego powodu, to jest najważniejsze. O, dobra. A teraz, kochani, trzymajcie za mnie kciuki. Idziemy do pieprzonego neteru. Mam nadzieję, że ty... O, mamy kobel. Mam nadzieję, że tym razem będzie z dala od tych palących piasków. No, trochę jesteśmy daleko od Mardarta, więc może się uda, no. No nie, no really... Idę tędy. Pieprzę to. Rozwalam to. Nie
Nie ma. Nie ma tego palącego dziadostwa. O. Dobra, już trochę lepiej. No dobra. Ojoj. Czy jednak jestem dosyć blisko Mardarta? Dziwne. No nie, no. No zobaczcie, no. Całe pierdzielone pole minowe. Co to jest? Czemu jem mózgi? Jezu, znowu te... Dziękuję. Kim wy jesteście? No cześć. Nie będziecie atakowali? O-o. O-o! Oni ciskają... A, kula mi ognia! Kula mi ognia! To jest jakiś ma... Azars magiki jakieś, kolesie. No dobra. Idziemy sobie dalej. Kurczę, jesteśmy w pierdzielonym netherze. Nie lubię go. O nie, to jest piesek, piesek. Psik, psik. O, olał mnie, olał mnie. Nie wiem, czy Soul Sanda my potrzebujemy, ale... Fajnie. Kurde, jeszcze po tym... A to jeszcze bije pewnie. Tak. Co mnie? A, że jak rozwalam, to jeszcze dostaję obrażenia. A, no widzicie? Okej. O, przy okazji może... Ja mam takie pytanie. Tak, jest dupa. Bo się pigusie wściekają, jak ja wykopuję rudy. No super, jeszcze lepiej. Co to? A! What the fuck is that? Jakiś duch. Cholera, ja... No nie, tego tu wiedz... Czym ty jesteś? Kto ty jesteś? Panowca! Panie owca, wracaj pan! Chodź tu, chodź tu. Shipman? What? Kwiatki, które lubię. Fajne, świecące kwiatki. Lubię świecące kwiatki. Co nie zmienia faktu, że gdzie jest jakaś twierdza? O Jezu, pigusiów a pigusiów. O! O! Nie atakujecie? Bardzo dobrze. Czy zaatakujecie mnie za to? A! Ała! Ła! Ła! Sukup! Sukup! Ała, jaki kurde twardy! Oj, 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 idę sobie stąd, idę sobie stąd! Ej! Klucek! Klocek! Kurna, chodź tutaj! Klocek! O, tak, dobry klocek! Dobra. No dawaj magma slime, magma z Bożym. Tak. Jezus Maria, ile was tu jest? Co to za kulki są? Jakie zielonkawe. Slime pearl. Dobra, pootwierajmy sobie trochę tego, bo... To jest jakaś woda. Vibrant alloy. O, przyda mi się. To wywalmy. Name tag. Grapesów nie potrzebuję. No i tak weźmiemy. Jakiś diamond helmet. After cognitive damage 30 seconds of vision while invisible. Nie no, pickaxe mi niepotrzebny. No wiaderko może być. Hopsy nie. To weźmiemy. To nie, to nie. Adventure Backpack Iron Golem! Hurra!
jak go... I co on mi daje? Nie mam zielonego pojęcia, co on mi daje. Jak go uruchomić, też nie mam pojęcia, bo nie pamiętam jak go... A, tak, w ten sposób. Dobra... co to jest? Jakiś Molten Core, kurde. Dobra. Wiaderka. Dziadostwo. Pozdrowienia z Netheru, kochani. Który chce mnie zabić. Co to tak się świeci tam na górze, widzicie? What the fuck is that? Co to jest? No tam! Kurnasz? Aż wiecie co, ja wiem, że pewnie zginę przez to, to jest norma. Twierdzy nie znalazłem, ale... Jestem ciekaw, co to jest. Czekajcie, to jest... Mięcho. Cześć, pigusie. Nara, pigusie. Coś warczy. Że mogę to... Piesek! Ja cię kuźwa słyszę! Oho! Nie, tylko nie spaść. Gdzie jest ten pies? Co to jest, ja się pytam. Nie, 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 nie! Gdzie jest mój pikaks? O! Nie wiem jakim cudem. Weźmiemy sobie trochę tego dziadostwa i zobaczymy, co to jest to! To dokładnie. Foxium. To jest ważne? O kurde, ile tego dziadostwa. O Jezu, ile się tego sypie. Przyda się. No dobra. To jest lapis. Lapis chcemy. To też się przyda. O, cudownie. Nie no, jakie wysokości tutaj. Cholera, że ja nie latam, no. Dobra. Dlaczego ja to zbieram? Zobaczycie. Cierpliwości, kochani, ponieważ to jest bardzo ważny wbrew rzecz, bo fajne rzeczy z tego można zrobić. Dobra, dwa. Co to jest? O Jezus Maria, czekajcie, czy ja to dam radę zeskoczyć? Nie wiem, czemu przeżyłem, ale... Bazalt? Co to kurde jest? Ej, kolego, chodź. No, no chodź tu. No zobaczcie, jaki debil, no. No, 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 no. Obsydian. Na cholerę mnie z pulverizolala obsydian. Oj, oj, oj. Jaki krzaczek. A co to za krzaczek? Ała! Nether Garden jakiś, coś tam. No nie widzę, bo jest tak ciemno. To co to? Cześć, pigusie. Ja nie wiem, czemu ja przeżyłem na przykład ten upadek teraz. Czy ja coś mam jakiś... Co to jest? Spróbujmy. Będzie bolało, ale... Widzicie to to? Chyba niżej jest. What the fuck is that? O nie, tam są te pieprzone pszczółki. Nie, 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 to trzeba uważać. No dobra. Okej. Co jest? To mnie
ściąga do siebie. Czy to jest jakaś gravitational anomaly? Grawitacyjna anomalia. Wow! Oż, kuźwa! Przeżyłem. Czy to się da rozwalić? Piguś. Nie wiem. Wiem jedno, żeś... Wiecie co, zapiszmy. Anomalia. Safe. Popływamy sobie w krwi. Super. Tak, buty mam zjechane. Piguś, kurde, gdzie jest twierdza? Dobra, kochani, ja sobie tutaj będę w takim bądź razie musiał pogmerać, zobaczyć co i jak tutaj wszędzie wokół jest. Może znajdę cholerną twierdzę, bo... U! Widzieliście to? A ty, kurna, czego to? Czego to? Czego to? Spadaj, wieśniaku. Jak głupi teraz, hejst! O Chryste, jak to zasuwa teraz, a wcześniej to tak wolno, nie? Dobra, wejdziemy. Spróbuję ostatni raz do tej anomalii, czy można ją zniszczyć? Ja mam pomysł. Ale by był numer, ale by był numer! Czekajcie, czy wiecie, zrobi... Tak pomyślałem sobie, może by takiego jakiegoś trolla Mardartowi zrobić, na przykład pod domem coś takiego postawić. Czekajcie, powolutku, powolutku. Tu sobie postawmy... O! Chyba nie bardzo. No nie bardzo. No nie bardzo. O-o. Nie mogę się wydostać stąd. Jezus, ledwo, ledwo. Cholera, idę stąd, bo to... A czy to... To może urosnąć? Może lepiej nie wiedzieć. Po prostu... Ten Nether to jest jakiś dziwny w ogóle, obcy i w ogóle... Znaczy, Nether zawsze był obcy, ale teraz to już jest w ogóle... Popierniczenie z poplątaniem normalnie, co tu się dzieje. O, glowstone byśmy wzięli. If you know what I mean, Tylko glowstone jest gdzieś tak zawsze, kurna, jak wysoko. Dobra, kochani. Ja tutaj jeszcze chwileczkę posiedzę, poszukam tej cholernej, twierdzy. Jesus. Oj, Jezus się przy... Kurde, co tu się dzieje? Uciekać! Run! Run, Venom! Run! Nie, nie w tą stronę! Kuźwa! Palę się, puść! Odejdź, odejdź! Spalę się! No i się spaliłem. Więc tak, tyle, jeżeli chodzi, kochani, o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Komentujcie, subskrybujcie i trzymajcie za mnie kciuki. Hejka! I wesołych świąt!